Witam Was tutaj, cześć, witam, a widzę nasz. Zapraszam Was na 20 odcinek z serii Cities Skylines na PlayStation 4 z Snowfall. Zaczynamy. Dobrze, i od razu mówię, nie objaśniam. Dzisiaj nie ma live'a. Dzisiaj jest chyba środa, czy jakoś tam. Nie wiem kiedy będzie już ten odcinek. Tak czy siak po prostu nie miałem czasu i live pojawi się w weekend. Tak jak to zazwyczaj bywało, na 21 odcinek. Nie tak jak to miało być na odcinki z rami. I dzisiaj, ponieważ jest 20, no to musi być coś takiego ekstra. Więc zajmiemy się dzisiaj tą stacją kolejową. I tak, od razu mówię, do statku będzie specjalny pociąg, tak, który będzie dojeżdżać. Pociągi, no, to jest dworzec pociągowy, metro będzie dojeżdżać, tramwaje też i będzie dworzec autobusowy. Więc zacznijmy od dworca autobusowego, bo to będzie największy problem. Chociaż niekoniecznie, nie, dworzec będzie później. No tak, my będziemy dzisiaj na większości z pauz działać. Teraz pytanie, gdzie najlepiej stworzyć taki dworzec? Tego nie pomyślałem. Tu jest mało miejsca. Może lepiej tutaj, żeby był jakby coś, jakiś zjazd stąd. Chyba tak. Więc tak. Oczywiście zrobiłem to w złej kolejności. Dobrze. I teraz tak. Trzeba to zrobić w ten sposób. Co jest? O! No nie do końca, ale dobra. Musimy postawić tutaj idealnie przy tym torze stację. Chociaż nie przy tym torze. My tu zrobimy dzisiaj jeszcze inaczej to. Mianowicie rozjazd na... No i trzeba się zastanowić, jak my chcemy przeprowadzić tutaj to, bo pomysł jest taki, że jednak tej linii nie ruszamy. Ona tutaj sobie tak biegnie, jak biegnie. No, czemu to ja tak blisko tutaj wstawiłem? Natomiast to przystawiamy obok. Chyba tak będzie lepiej rzeczywiście. Więc zacznijmy od razu. Live, jakby coś, jeszcze raz przypominam, odbędzie się w weekend. Nie wiem, jak tam z Minecraftem będzie. Jestem serio. W ogóle nie wiem, jak tam oglądalność. Tego dnia, który został wrzucony, no to ostatnio nie było tak jakoś szału. No ale no, każda seria musi mieć chwilę. Akurat tam chciałbym pociągnąć. Dobra. No to mamy postawione. Teraz tak, my to sobie przesuniemy jakoś gdzieś tak dotąd. Czekaj. No powiedzmy gdzieś tu. Teraz to sobie wydłużymy. No można czas włączyć, bo to i tak jest. Pociąg. Ja ci nie przeszkadzam. No i co zniknął? No nie. Tak, to jest ta odległość. I tu będzie, po wyburzeniu tego, można będzie wstawić kolejną stację. O, dobrze. Pewno zrobione. Tam też się cieszą. No tak. I to będą nasze dwie stacje, które będą łączyć się z zewnętrznym. Na razie sobie tak tu stricte w ten sposób podłączymy, bo dziś nie będziemy robić reformy kolejowej. Która będzie w swoim czasie. Będzie ona na tym polegać, że wszystkie pociągi osobowe będą jeździć jednym torem, a takie towarowe innym torem. I teraz, od razu. Tak. Możemy coś rozwalić. Mamy tylko jeden dworzec. Tak, tylko jeden, okej.
Czyli to można już wysadzić. Póki co. O, bo i tak wszystkie moje zewnętrzne linie jadą tym torem. Tutaj owszem, tak jak mówiłem, będzie jakieś takie małe, żeby się dało przesiąść, ale to nie teraz jeszcze. Dobrze, to mamy zebrane. Najważniejsze. Najważniejszy podpunkt dzisiejszego planu jest zrobiony. Teraz będą rzeczy się komplikować, a mianowicie teraz trzeba zrobić nad tym przejazd. O, właśnie. Można i tak, ale tu bym uwierzył. Możecie mi uwierzyć, nie, nigdy mnie przyjechał. Dobra, nie. Nie, to nie. To w dół. O, w dół się uda. I to będzie gdzieś dotąd. Tu później podłączymy. Dobra, może być, no może być. Dobra, i to samo trzeba zrobić tutaj. Czyli tu i tutaj, 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 tutaj. Dobrze, ale zaraz się zapytacie, po co to tak ma wyglądać? Dlaczego, gdzie ja tu chciałem jeszcze stawić, o, ten budynek będzie mianowicie tutaj, naprzeciwko, po drugiej stronie. Nie, nie jest aż tak blisko tamtego, ale co będzie tu było, tak. To, co my teraz zrobiliśmy, to jeszcze jest w miarę, w miarę, w miarę. Natomiast to, o, to teraz, to jest już, może być incepcja. Natomiast, bo my tu robimy całkowicie duży taki dworzec. Tak, tutaj w tych miejscach, gdzie są, to będą albo parki, albo jakieś takie miejsca. Jakieś różne. Dobrze. Tak, ja celowo z tą drogą na razie nic nie łączę. No bo to nie ma sensu. Zróbmy sobie tylko tutaj wodę, aby ci nie marudzili. I jakby to już zaczęło teraz działać. Czyli mniej więcej w ten sposób. W ogóle jak to nasza... A, chyba całkiem nieźle działa. Aha. No dobra, nieważne. Źle z tego korzystają. My w ogóle to możemy póki co te wszystkie budynki wyłączyć. I właśnie, jeszcze tylko chciałem wam pokazać. Poza odcinkiem dorobiłem tutaj drzewka, tak jak mówiłem. O, tam przy tamtej dzielnicy, tej drogowej, jeszcze ich nie ma. Jeszcze nie miałem czasu. No ale tutaj już jest to całkiem ładnie na trąsko. I dobudowałem jeszcze jedną stację metra, która jest póki co wyłączona. Ale to tylko chwilowo. Naprawiłem tutaj też ten most kolejowy, już normalnie wygląda. I tą dzielnicą się zajmiemy już na live'ie, który będzie w weekend. Natomiast tutaj chciałem pokazać, o, najlepsza nasza stacja metra. 1200 prawie osób. Dużo. No to z tej 30. Dobra. Natomiast jakbyśmy znaleźli, o, tutaj 63. Czyli prawie chyba około 100 tramwajów jeździ teraz w naszym mieście. No i teraz robimy na nowo to samo. Czyli ciach. Jeden. Tylko tutaj już będzie trochę ładniej to wyglądać, bo będą obok siebie te dwa tory. Nie trzeba już tak kombinować z tym. Tylko chyba to było za blisko. By ładnie wyglądało, ale jest za blisko. Szkoda. Nie, to będzie za daleko. To będzie chyba idealnie, albo znowu za blisko. No, znowu za blisko. Okej. To musi być więc taka odległość. To wywalamy. I patrzymy. Dobrze, jest dobrze. To chciałem usłyszeć. I teraz tak. Póki co tutaj ta droga będzie. No i te tory, bo tak, bo my tu mamy dosyć dużą przestrzeń, więc zaraz wam wytłumaczę, co i jak. Kurczę, co jest? Tak dużo ludzi umiera? A, no tak. Tutaj cmentarz zaczął opróżniać.
to postawimy mi tutaj to, aby było bliżej. Mam nic blisko? Mają niby, ale dobra. To tutaj jeszcze jeden, tu jeszcze jeden, żeśmy nie wzbili się wszystkich pieniędzy. Oj, tu jest kiepsko. Dobra. W sumie to tu wam by się przydał, ale cmentarz. Macie, w ogóle tam trzeba będzie pomyśleć nad służbami. Dobrze, wróćmy do naszego głównego tematu, czyli to. Jak widzicie, to są dosyć... Co? I puśćmy jeszcze taki pociąg, czekaj. Aż muszę to zrobić. No dawaj, pociąg. Jest! I oto nasza najdłuższa linia, chyba najkrótsza, jaka może być. Oj, szybko przejechał całą. Liczba pojazdów, 1. No niemożliwe. No nie. Spokojnie, my tę linię usuniemy. O, pociąg się zawiesił. Masz. Dobra. Nie, to tak nie będzie wyglądać. Może... Nie. To nie będzie w ten sposób. O. A, no tak, zapomniałem, że to nie jest ten... Że to nie ma tego jeszcze dodatku. Jeszcze nie wyszedł. Mówię, mass transistor. Jakby ktoś się zastanawiał. Dobra. I nie, po co? A jakbyśmy to tak tutaj wkręcili, byłoby... No tutaj wiadomo, że nie wejdzie, ale... Jest tylko z tymi słupami problem. Jaj, słup. Chyba nie. Możemy to zrobić w inny sposób. Czyli... Udając tu drogę. I tu drogę. I teraz jest jeszcze źlej. Nie. O, tak, nie, tutaj jest droga. Już nie będę musiał wchodzić do tamtego. O, no jasne. Przyjmijmy, że nagrywam już 7 minut. Nie wiem, skąd mi to 7 przyszło. Pewnie jest 10, ale dobra. Dobra. Powiedzmy, że jest 10 i muszę jeszcze 20 minut. Odcinka zostało. Powiedzmy. No. A teraz to jak tym chciałem zrobić? Okej, to wygląda dziwnie, to nie? Więc nie, ale to drugie jeszcze jest lepsze. Patrzcie na to. On tu od razu wjeżdża w podziemie. Dobra. Natomiast prawdziwa przyczyna tego, co ja tu chciałem robić, to jest... To. O. Dobra. Budynki. Nie marudzić. Wyłączam was za zamarudzenie. Chyba, że chcemy to jakoś jeszcze inaczej czekać. Bo to jak już ma być duży dworzec, to niech będzie dużo. Nie, naprawdę nie. To już z tym nic nie kręćmy. Ty przejeżdżasz tędy. O, jasne. Nie. Gra, my tak się nie bawimy. No. Nie ma zabawy. Ja ci na to nie pozwalam. Nie. Teraz to będzie moddęga, jak ja tutaj nie mam żadnych linii pomocniczych. Dobra, zróbmy sobie jakąś drogę.
kasę skróćmy i będziemy wiedzieli mniej więcej, na czym stoimy. Okej, to dojeżdża tu. To dojeżdża tu. I teraz tak. Tu będzie tor. Tu będzie tor. Tu będzie tor. I tu będzie tor. Dobra. Teraz też sobie łatwo podłączymy. Natomiast tu będzie się robić większy. Dobra. O, ładnie wyszło. A, tu też ładnie wyszło. Dobrze, i to jest nasz dworzec. Teraz trzeba zrobić dokładnie to samo po drugiej stronie. Nie brzmi mi to zbyt... Nie, nie kusi mnie to zbytnio. Tak, i tu będzie przejazd. Proszę bardzo. Tak, już zrobiliśmy ten miasto, już chyba. I teraz tak. Ponieważ my wiemy, że te obydwie linie będą musiały tu wykręcić mocno i ostro. Gdzie mamy najbliżej pociągi? Tu. Co, żeby tu wpuścić taki turystyczny? A ten tunel dokąd idzie? A, tutaj. O, to wiesz co? Nie. Bo mamy tamten idzie do mostu, a ten tu. To trzeba obydwa zrobić. Tak, tu będzie węzeł kolejowy. I to jeszcze podziemny, taki jakiego ja nie lubię. Dobra. Dobrze, już przejdźmy sobie pod ziemią. Albo nie. Będziemy się później męczyć z tobą. Później tutaj w podziemie. No nie, tutaj wytrzeba podziemie. Tutaj. Okej. Zrobimy to ładnie. Zrobimy to ładnie, tak. I kiepsko myślę. Jeszcze raz. Gdzie są te tory? Okej, może być. Jeden. Jeden tor w dół. Drugi tor w dół. Teraz, żeby było jasne, ten łączymy z tym. Tak, one tutaj się obydwa zjeżdżają do środka. Bo nie mam zbytnie pomysłów, co by tutaj zrobić. Tak, na pewno te tory trzeba przeciągnąć jeszcze. No dotąd. Ten dotąd. Ten dotąd. I ten też dotąd. I teraz najlepsze, czyli kręta bez linii. O tak. O, ładnie wyszło. I tu też ładnie. I mamy ładny zjazd. Tak, wiem, bez sensu zrobiłem ten podwójny tor tutaj. Ale spokojnie, on tu chwilowo się łączy, później będzie rozjazd na inną dzielnicę. Bo póki co nie ma tutaj korków, więc to może w ten sposób wyglądać. Dobra. Teraz jedziemy. I tak, ten pociąg będzie jechać do... Dobra. Ten pojedzie tutaj. 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 I z powrotem. I wrócisz sobie, o. Tu. Natomiast ten drugi pojedzie od razu tu. Tak? Dobra.
No i tutaj się nam wydaje, że jest wszystko w cacy, fajnie, natomiast nie. Wywalamy to. A nie, to one mogą póki co jeszcze jechać. A, mamy złą drogę ustawioną. Dobra. Wiem, nasze miasto chwilowo nie ma podłączenia z zewnętrznym. Tak. Tu będzie wyjazd. I tu pociągniemy sobie pociąg. O. I ten pociąg będzie jechać. Daj to. Wyburzymy to. Poczekaj. Nie, chociaż nie. Ty będziesz mieć tu połączenie, kurde. To ja tu robię. Natomiast ty pojedziesz do strefy mieszkalnej, gdzie mamy wjazd. Tutaj jest coś. I tutaj jest coś. Tu też są jakieś tory. Tu by ładnie wjechać. Ale jest jakiś park. Dobra, park na razie wybuszmy. O. Zróbmy zjazd w dół i podłączmy się. Gdzie to jest? Zjedźmy na sam dół. Będzie prościej przejechać. O, właśnie. I teraz krętą. Jedziemy ładnie. O. I my wam tutaj już oddajemy park. To był chyba ten, nie ten. Macie. I budynki przywracamy. O, te tu. I jedziesz dalej. Dobra. No i tak będą tu pociągi jeździć. Więc tory. O, a to się poprzerzucało. Wiem, on na razie jest jeszcze wyłączony. I ten pociąg od razu sobie puścimy. Gdzie jest? Kurczę, to jest. Tu jest dworzec. Jedziesz sobie tu. Tak, skręcimy tutaj. Ogólnie później któregoś odcinka, to nie może być 30, czy jakiś tam. Zrobimy całkowitą reformę wszystkich całych pociągów. Bo to nie jest za dobre, co my tu mamy. Albo nie, wiecie, on tutaj nie będzie skręcać. On jak najszybciej przejedzie do tego. Póki co. No nie, wywaliło mnie. O, dostaliśmy nawet. Dostałem to trofeum. Mistrz odśnieżania. To najtrudniejsze trofeum w grze. Snowfall, czyli mam 100% Snowfalla. Ogólnie powiedziawszy. Okej. Okay. Ja właśnie zrobiłem to, że widzimy tylko tą linię, która jest tutaj i lecimy dalej. Nie lecimy jednak. Oj. Oj, oj, oj. Wait. Co ja właśnie zrobiłem? Okej, nie wiem co właśnie zrobiłem. Dobra, nie. Wróćmy do starego ładu. O, to jest nasza linia. I gdzie ona dojeżdża? Czy ona gdziekolwiek jedzie? Fila. Nie, nie jest ta linia. Może ją wywaliliśmy właśnie. O, jest. Tam wywaliliśmy. Dobra, gdzie ty się kończysz? No kończysz się pewnie. A nie, ci mnie nie wywaliliśmy.
I ty wracasz. Tu i od razu do naszej stacji. Ta stacja, jakby ktoś się zastanawiał, jest na ten tu wielki obszar. Więc dlatego tutaj zostawiamy tory. I oczywiście pociągi mogą jechać też w drugą stronę, ale to już zrobię poza odcinkiem. Tory przeciągnę je nad tą autostradę, autostradę przeciągnę, oblę się to i takie tam. Ale cały czas mnie zastanawia jedno. Wywaliłem przecież tutaj jedną. I ja tu coś wywaliłem. Weźmy sobie wszystkie widoczne. Dobra. No to chyba jakoś jedzie. O, i teraz widzicie, przydaje się ten rozjazd. Dobra. Jest. Coś mamy. Oj, oj, oj. Dobra. Widzieliśmy. To możemy schować. To też. Też. Schowamy wszystko ogólnie. I popatrzmy sobie. O! Ta trasa ma jakiś problem. Przesuńmy przystanek do... To nie ten tor. Nie jest. Czekajcie. Jedzie. Ciągnie się tu. A. No to. I dotąd. Ojejku, to tramwaje. Dobra. To byłoby zrobione. Przywróćmy widok wszystkich linii. No to widzicie, tak się teraz to przydaje. Wiadomo jak to wykorzystać. Kręcę się strasznie. Dobra, mamy jeszcze chwilkę. Podłączmy teraz tutaj zasilanie. Czyli woda, prąd i włączam budynki. Bo co z tego, że jeżdżą te pojazdy, skoro nic nie robią? Prądu nie macie. Zaraz wam prąd dociągniemy. A, tutaj jakieś kable widzę. Podciągnijmy sobie druta. Chyba tak trzeba wyciągnąć. Dobra. Mają prąd? Mają. Dobrze, teraz puścimy sobie lokalny busik. Albo nie, bo tu miałby być jeszcze tramwaj. Poczekajcie. Gdzie my ten tramwaj wciśniemy? Tramwaj. No, tramwaj będzie, dobra. Tramwaj będzie jechać ten. Tu w dół. Daj, zbaw się. I właśnie chcemy, żeby ominął to. O, i tutaj. I tu będzie wjazd. To teraz zamienimy drogi. I tu ulepszyć też trzeba. Update to that. Tak, bo tu mogą się dobić później korki. O. I widzimy, że tu pociągi działają. Teraz trzy. Jeszcze te pociągi o tym nie wiedzą, że mają działać. I trzeba puścić tutaj skądś ten pociąg. Tramwaj znaczy. Możemy puścić z jakiegoś innego miejsca. Dobra. Puścimy stąd, ale musi się złapać. Dawaj. Jest. Tu ogólnie to jest magiel. Totalny. Jest tak dużo tutaj komunikacji, że... Wow. O. Dobra. Ale udało nam się wyjechać. Czekaj. Czy mi się wydaje, czy...
A nie, bo to jest jeden. No, nieważne. Później tu. Tu i tutaj, tak ładnie pod tym. No i tutaj jeszcze jeden na koniec. No i teraz trzeba przyjechać z innymi tramwajami do stacji końcowej, czyli tu. Dobrze, pewnie tramwaje pojadą stąd. O, właśnie wyjeżdżają. Dobrze, tramwaje mamy zebrane i teraz najważniejszy autobusik. A, to nie, jeszcze nie ten autobusik. Ten autobusik z nim później. To tak, ty jedziesz. Aha, bo ty tak musisz na okrągło. No to jedziesz tędy. 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 To jest autobusik, który będzie jeździć po tym ośrodku ogólnie. Tędy. Tędy. Tam będzie jeszcze droga, to sobie poza odcinkiem i tu później będziesz wjeżdżać. No i właśnie dlatego tutaj się robi problem. No teraz to tak trochę dziwnie wygląda. Ale spokojnie, później tutaj już naprawimy. No i tutaj pociągi powinny wyjeżdżać zwykłe. O, jedzie jakiś. Śmiechy pada. No nie, ten akurat nie zejdzie. Ale tak to powinno działać. Przynajmniej tak mi się zdaje. Wiesz, nie, czekajcie, tutaj jakiś jedzie pociąg. Gdzie on jedzie? A, to jest towarowy. Dobra, to wszystko tłumaczę. Trzeba byłoby znaleźć pociąg zwykły. Jedzie jakiś zwykły. Czekajcie, zobaczmy. Jedzie. Do naszej stacji. Ile ludzi? Jeden. Na 240. A dlatego pociągi są najlepsze. Później są statki i samoloty. Bo mają największą pojemność ludzi. I tak. Zaraz na tym skończymy chyba. No nie, nie, na odcinek będzie dłuższy to. I proszę bardzo, no i pociąg sobie wybiera, na którą stację ma wjechać i do niej wjeżdża. Wjeżdża, o, przyjechał teraz kolejny, więc jak widzicie, ten system działa. Póki nie ma mass transistors, tak to będziemy musieli z tego korzystać. No i dlatego musieliśmy trochę zrobić na niego, bo to po prostu dużo zużywa tego. I tak, jeszcze taksówek nam tu brakuje. A, poczekajcie. Chyba wiemy, gdzie wstawimy taksówki. Jakby to tak ładnie wyszło, to byłoby fajnie. Halo. No nie no. Dobra, tu wyszło. O, no to nie, to tak to zostanie. Teraz trzeba tylko z drugiej strony spróbować. O, o, poszło. Przy okazji będą tutaj przejście dla pieszych. I ładnie to będzie wyglądać. Tak, to trzeba też gdzieś tu wstawić. Nie, nie, tu. Tu. Jeden może jeszcze z tu. No nie wiem, ja to jeszcze wykończę poza odcinkiem, aby to jakoś ładnie wyglądało, była komunikacja i czekajcie, nie, nie. Jeszcze chciałem dzisiaj zrobić w tym odcinku ważną rzecz, a mianowicie tak. Bo tak, to musi ogólnie... To te autobusy muszą mieć jak wyjechać później na miasto. Ja tu wam zaraz pokażę, jak to zrobić. Tu sobie jedzie. I tu pod ziemią jest tunel, co nie? I ten tunel jakoś się chyba gdzieś tu miał kończyć. I teraz w takich miejscach kluczowych jak tu robimy zjazd w dół. Znaczy, najpierw możemy zrobić po prostu zjazd. Później zjazd w dół.
wejdzie do nam, czy nie? No nie chcę. Dobra. Niech będzie już tak. O, tutaj już jest. Więc jedyne co trzeba to podłączyć. I to jakoś tak, żeby te autobusy nie straciły o prędkości. I to samo trzeba zrobić z tej strony. Z tym, że tak, bo my tutaj mamy już... Jest wjazd i wyjazd, to tu będzie... Tu jest wjazd, to tu będzie wyjazd. Dobra. Kręć, kręć i zakręć. Dobra. To tak może wyglądać. A! Nie. I tu to samo, tylko to miało być... Tu jest wyjazd i tu wyjazd, a tam byłyby... Nie, tam też jest wyjazd. Chudacze. Coś pokręciłem. Wyjazd, wjazd. Tu jest wyjazd, a tu musi być wjazd. A, dobra. Czyli to musimy zrobić inaczej. Za dużo kręcenia się. O, dobra. I to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Puścimy sobie tylko jeszcze na koniec ten autobus, który tutaj miał być. Czyli jedziesz sobie stąd i prościutko wjeżdżasz na ostatni nasz terminal tutaj i wracasz. I to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, możecie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!